Cześć, tu MacGuffin. Awaria ewolucyjna przerwa część jego DNA, tworząc nowy gatunek niewidzialnych ludzi. Dzisiaj pokażę wam film kanadyjski horror psychologiczny z 2016 roku pod tytułem The Unseen. Uwaga, spoilery. Pilnujcie się. Bob na pierwszy rzut oka jest zwyczajnym człowiekiem, mieszkającym w małym północnym miasteczku i pracującym w tartaku. Jego była rodzina, żona Dowling i córka Eva, mieszkają daleko od niego. Ich relacje są napięte. Dziewczyna osiągnęła trudny wiek, zachowując się dziwnie i całkowicie ignorując matkę. Pewnego zwykłego dnia Bob wraca do domu i otrzymuje telefon od Dowling, która skarży się na ich córkę i prosi go, żeby wpłynął jakoś na nią. Jednak Bob prosi, aby zapomnieć i kończy rozmowę nagle. Jednak bardzo się martwi zachowaniem Ewy i aby się odprężyć, udaje się do baru, gdzie wkrótce zauważa handlarza. Później spotykają się na ulicy. Młody człowiek mówi mu, że jego szef, Nelson, potrzebuje kurierów. Pamięta Boba z jego dni w NL, zwłaszcza słynną walkę, którą Bob raczej chciałby zapomnieć. Mężczyzna tłumi entuzjazm młodzieńca i kupuje trochę towaru. Zaniepokojony rosnącymi cenami w pracy, wchodzi na maszynę i patrzy do środka, jakby chciał wejść między ostrza. Jego ponure myśli przerywają głos współpracownika i Bob porzuca przerażającą myśl. Później Bob mówi szefowi, że potrzebuje kilku dni wolnego. Pakuje rzeczy i wyrusza w podróż. Jednak w nocy nagle czuje się bardzo źle. Zmęczony bólem traci kontrolę, a jego samochód zbacza z drogi. Ledwo dochodząc do siebie, Bob dzwoni do Nelsona, a potem dociera do przydrożnej kawiarni, gdzie natychmiast udaje się do łazienki, przerażając klientów swoją pobladłą twarzą. Pokonując ból, Bob myje krew z rąk, które są już opatrzone, a potem bada swoją stronę. Okazuje się, że kawałek jego skóry stał się niewidoczny, dzięki czemu jego narządy wewnętrzne są wyraźnie widoczne. Bob opatruje się ręcznikami i wraca do części jadalnej, gdzie wkrótce pojawia się Nelson. Handlarz zgadza się odholować i naprawić jego samochód, w zamian za co Bob będzie musiał służyć jako kurier, zwłaszcza że kieruje się w potrzebnym kierunku. Nelson podziwia jego talent hokejowy i wyznaje, że wciąż ogląda jego stare mecze. Stara się zaoferować wsparcie, ale Bob przerywa jego próby, zaprzyjaźnienie się z nim i zgadza się po prostu zostać kurierem. Nelson zabiera Boba do domu, a następnie udaje się na wysypisko odwiedzane przez niedźwiedzie. Tym razem strzela do jednego ze zwierząt i oprawia je na miejscu. Rano Nelson dostarcza Bobowi pojemnik z organami zwierzęcia, które mają być sprzedane na czarnym rynku. Samochód już został naprawiony i Bob wyrusza w drogę. Późnym wieczorem dociera do domu byłej żony. Darling wpuszcza Boba do środka i informuje go, że Ewa nocuje u przyjaciółki. Rano Bob przygotowuje się, aby spotkać się z kontaktem Nelsona, który prowadzi warsztat naprawczy w mieście. W tym momencie pojawia się Ewa. Jest szczęśliwa, że widzi swojego ojca, ale czuje się zraniona, gdy on odmawia zabrania jej ze sobą. Bob jedzie do sklepu, gdzie pracownicy właściciela witają go rewizją, ale właściciel rozpoznaje byłego hokeistę. Ostrzega, że praca z Nelsonem jest niebezpieczna i radzi zastanowić się nad przyszłością. Niemniej jednak przekazuje paczkę dla dealera i zauważając niezdrowy wygląd Boba, daje mu chiński lek, który dostaje ze sklepu lokalnego. Później Bob wraca do domu. Ewa również zauważa, że jej ojciec czuje się niedobrze, ale on odrzuca to i mówi, że to kontuzja żeber w pracy. Nagle dziewczyna pyta o diagnozę swojego dziadka, ojca Boba, który zmarł dawno temu. Mężczyzna wyjaśnia, że jego ojciec dobrowolnie odszedł z tego świata, ponieważ miał pewne problemy z głową. Po rozmowie Ewa ucieka do swoich przyjaciół, ale po drodze zatrzymuje się w chińskiej aptece. Sprzedawca jest bardzo gościnny i nawet sugeruje odwiedzenie lekarza, który jest dostępny zaraz obok w sąsiednim pokoju. Nawet gdy dziewczyna odmawia zakupu czegokolwiek, sprzedawca obdarowuje Ewę herbatą ziołową, aby poprawić stan jej skóry. Później Ewa spotyka się ze swoimi przyjaciółmi, którzy sugerują wycieczkę do opuszczonego szpitala psychiatrycznego. Chociaż przyjaciółka Ewy nie chce iść, Ewa nalega na odwiedzenie bardziej niż ktokolwiek inny. Przechadzają się po przerażających pokojach, strasząc się nawzajem możliwymi spotkaniami z duchami. Ewa wyznaje, że jej dziadek był kiedyś pacjentem tam, którego nigdy nie poznała, ponieważ zmarł przed jej narodzeniem.
Liczy, że znajdzie stare dokumenty i dowiaduje się jego diagnozy. Grupa schodzi do piwnicy, gdzie są przerażeni postacią w białym prześcieradle. Ale po bliższym przyjrzeniu się okazuje się, że to tylko starta śmierci. Jednak przyjaciółka Ewy w przerażeniu chwyta ją za rękę, ciągnie za rękaw i widzi przezroczystą dłoń. Dziewczyna jeszcze bardziej się przeraża i ucieka od Ewy. Tymczasem rodzice wspominają lata spędzone razem i psoty dzieciństwa Ewy, tak jak gdy chodziła sama do szkoły w wieku 6 lat. Rano Darling odkrywa, że Ewa nie spędziła nocy w domu. Ona i przyjaciółka i Bob zaczynają szukać dziewczyny, ale ani w szpitalu, ani na komisariacie jej nie ma. Darling udaje się na posterunek, aby złożyć raport, a Bob zaczyna badać rzeczy swojej córki. Znajduje jej telefon i czyta rozmowę z przyjaciółmi na temat planowanej wycieczki. Para idzie do domu przyjaciółki Ewy, ale ojciec mówi, że ich córki tam nie ma. Później Bob dzwoni do Nelsona i informuje, że dostawa będzie opóźniona. Dealer jest bardzo niezadowolony. Potem Bob znajduje przyjaciół Ewy. Zachowują się wręcz prowokacyjnie. Mężczyzna traci panowanie nad sobą. Po bójce chłopak przyznaje, że byli w szpitalu psychiatrycznym. Bob zdaje sobie sprawę, że Ewa szukała danych swojego dziadka. W tym samym czasie Ewa odzyskuje przytomność w żelaznej kratce. Tymczasem jej rodzice jadą do szpitala psychiatrycznego i wchodzą do działającej części. Ochrona próbuje ich powstrzymać przed wejściem, ale Bob wdaje się w bójkę i pada na ziemię z powodu silnego bólu. Wychodzi główny lekarz, który dobrze pamięta zarówno jego ojca, jak i Boga. Prosi Darling, aby zostawiła męża w klinice, ponieważ nie jest z nim dobrze. Bob wspomina siebie jako małego chłopca w tym samym korytarzu. Później kłóci się z lekarzem, który nazywa to, co spotkało jego ojca, tragicznym wypadkiem, ponieważ sam to wszystko widział. Kobieta wyznaje, że jej ojciec chciał umrzeć, aby ukryć swoją chorobę przed innymi. Bardzo bał się o rodzinę. Bob natychmiast przypomina sobie, jak jego ojciec prosił, aby nie pokazywać mu go synowi. Lekarka przypomina mu, że nie mogła powstrzymać choroby, ale chroniła mężczyznę. Pokazuje mu pokój jego ojca, z którego ten obserwował życie swojego syna i proponuje Bobowi pozostanie w klinice, będzie badać jego chorobę i zapewni wszelką konieczną opiekę. Ale Bob kategorycznie odmawia, ponieważ Ewa potrzebuje go. Niemniej jednak zamykają go. Jednakże w nocy budzi się od dźwięku otwierających się drzwi i widzi, że droga jest wolna, a na stoliku nocnym leżą klucze do drzwi kliniki. Bob się ubiera i wychodzi. Dochodzi do domu, ale Darling tam nie ma. Tylko jej przyjaciółka Shara jest z niepokoju o zaginionych. Wtedy Nelson dzwoni ponownie i zaczyna grozić Bobowi, wymieniając jego członków rodziny, co doprowadza mężczyznę do ostateczności. Usłyszawszy jego przekleństwa, przyjaciółka Darling mówi mu, że dziewczyny znikają w mieście od dawna i domaga się podjęcia jakichś działań. Bob ponownie idzie do domu jej przyjaciółki i tym razem udaje mu się ją spotkać. Dziewczyna wyznaje, że teraz wie o sekrecie swojej przyjaciółki. Jest taka sama jak on. Przekazuje Bobowi plecak Ewy, który pozostał u niej. Bob go bada i znajduje paczkę z chińską herbatą w takim samym opakowaniu, jakie sam otrzymał od właściciela warsztatu dla Nelsona. Idzie do mężczyzny i zadaje pytanie o zaginione dziewczyny. Mężczyzna jest obrażony, pomimo swoich nielegalnych działań jest ojcem i dziadkiem i nie porwałby ludzi. Opowiadał chińskiej aptece. Tymczasem nieznani ludzie badają Ewę, sądując jej rany, powodując, że dziewczyna płacze. Bob znajduje aptekę i mówi sprzedawczyni o swojej zaginionej córce. Kobieta jest przerażona, ale boi się powiedzieć prawdę. Wtedy Bob zauważa rower Ewy z tyłu sklepu. Zdejmuje kaptur. Kobieta jest przerażona, widząc, jak jego ciało zaczyna znikać i zdaje sobie sprawę, że dziewczyna jest taka sama jak on. Próbuje chronić lekarza, spoglądając w kierunku jego biura. Zdając sobie z tego sprawę, Bob pędzi w tamtym kierunku po drodze, rozbierając się. Schodzi do piwnicy, znajduje lekarza i jego asystenta i zaczyna ich bić, domagając się swojej córki z powrotem. Wtedy słyszy głos Ewy, która woła go z klatki. Widząc, jak jej ojciec wygląda, Ewa się boi, ale Bob ją uspokaja i otwiera klatkę, a następnie wychodzi z córką. Na pożegnanie sprzedawczyni daje mu herbatę, która pomoże Ewie i radzi im uciekać. Ojciec i córka wracają do domu. Darling natychmiast zaczyna udzielać pomocy. Okazuje się, że znała sekret ojca i wie, co robić. Nie mogła wyznać tego córce, bo bała się o nią.
Rankiem Bob odzyskuje świadomość i mówi córce, że musiał odejść z powodu choroby. Ewa wyznaje, że rzuciła sport, kiedy zaczęła mieć te same problemy. Myślała, że jest w tym sama, ale okazuje się, że jej ojciec i dziadek również cierpieli na niewidzialność. Później Bob przygotowuje się do wyjazdu, choć Ewa nie chce, żeby odchodził. Mężczyzna wyznaje, że traci siły i niedługo wszyscy mogą poznać jego tajemnicę. Żegna się z Dowling, gdy Ewa pojawia się przy drzwiach z torbami, mając zamiar odwieźć swojego ojca do domu sama. Matka godzi się na to ze łzami w oczach. Ojciec i córka wyruszają. W trakcie podróży Ewa zaczyna zadawać pytania, bo przyznaje, że po tym, co przeżył w dzieciństwie, nie mógł obciążyć swojej rodziny, dlatego odszedł. Córka obiecuje nadrobić wszystko, czego nie doświadczy w swoim związku. Wkrótce docierają na miejsce, gdzie czeka nowy kurier Nelsona. Bob musi się z nim spotkać, ale zauważy, że jego twarz także zaczyna znikać. Ewa zakrywa pustkę podkładem, a jej ojciec idzie na spotkanie. Dostarcza paczkę, przekazaną przez swojego szefa, i wraca do samochodu. Wkrótce docierają do domu Boba, a ojciec przekazuje Ewie herbatę, którą dostał od chińskiej pani. Ona ją parzy i opiekuje się osłabionym ojcem. Zapewnia go, że może dożyć spokojnie. Ludzie na północy nie wtrącają się w sprawy innych. Tymczasem Nelson otwiera paczki i dowiaduje się, że został oszukany. Ewa idzie na zakupy, handlarz ją zauważa. Później dziewczyna stara się uspokoić swojego ojca, który stał się prawie niewidzialny. Po chwili nagle mówi, że nadszedł czas, aby się wycofać, bo później po prostu nie będzie w stanie zrealizować tego, co zaplanował. Jest gotów zniknąć w tartaku, co już próbował zrobić. Pomimo jej sprzeciwów, bo prowadzi do fabryki, ale stojąc nad kruszarką, nagle się zatrzymuje. W tym czasie uzbrojony Nelson wtargnął do jego domu. Groził dziewczynie strzelbą, żądając informacji, gdzie jest Bob. Nawet jeśli Ewa mówi, że sprzedał jej dom, mężczyzna zdaje sobie sprawę, że to nieprawda, ponieważ rzeczy Boba wciąż tam są. Oskarża Boba o nieuczciwość i postanawia wymierzyć sprawiedliwość swojej córce. Nagle coś wyrzuca go od Ewy. Dziewczyna zdaje sobie sprawę, że jej ojciec, który stał się całkowicie niewidzialny, wrócił i używa tego, by pobić złoczyńcę. Bob domaga się, by zostawił jego rodzinę w spokoju, ale źle ocenia swoją siłę i zabija handlarza. Wyznaje, że nie mógł zostawić swojej córki drugi raz i teraz będzie na zawsze z nią. Później wyrzucają ciało Nelson na wysypisko, gdzie znajduje jej niedźwiedź. Ewa kupuje sobie przyciemniane okulary, siada w pustym samochodzie i rozmawia ze swoim ojcem, który radzi jej pić jej magiczną herbatę, ponieważ pomaga. Wyznaje, że kiedy miała 6 lat, potajemnie podążał za nią do szkoły. Również jego ojciec powiedział mu, że nie chce, aby jego syn go tak widział i zawsze myślał, że jego ojciec miał na myśli śmierć. Ale kto wyciągnął go ze szpitala psychiatrycznego? Ewa natychmiast przypomina sobie białą postać z piwnicy, uśmiecha się i sugeruje, aby porozmawiać ze swoim dziadkiem, podczas gdy ojciec i córka wyruszają w drogę. Subskrybujcie, aby oglądać więcej filmów tego typu. Włączcie powiadomienie, zostawcie łapkę w górę, aby wesprzeć kanał. Dziękujemy za obejrzenie.